Antoni Abraham, wielki polski kaszubski patriota walczący o obronę narodowej tożsamości i nawołujący do zrzucenia jarzma pruskiej niewoli. Kiedy w 1919 roku wyszło na jaw, że premier brytyjski Lloyd George sprzeciwia się przyznaniu Polsce Pomorza Wschodniego z Gdańskiem, Rada Ludowa wysłała do Paryża na konferencję pokojową delegację ludności kaszubskiej na czele z Antonim Abrahamem i Tomaszem Rogalą. Abraham w rozmowie z George'em i prezydentem USA Wilsonem uderzył pięścią w stół i kategorycznie zażądał przyłączenia Pomorza do macierzy. Swój cel osiągnął. W latach 20. ubiegłego stulecia odegrał niebagatelną rolę w tworzeniu patriotycznych towarzystw w takich miejscowościach jak Puck, Reda, Kielno, Wejherowo czy Gdynia. Był powszechnie szanowany i ceniony, nazywany apostołem narodowej sprawy i królem Kaszub. No to ja przełknął ślinę i tak mówię do Wilsona: jakże to tak? Jakże to tak? My chcemy Pomorze całe, z morzem, z Gdańskiem, no byle kawałkiem nam gęby nie zatkacie. A Wilson mówi: ale przecież wyście się sami zrzekli. Kto się zrzekł, pytam? Kto się zrzekł? My? Rząd! A przecież pan Dmowski to nie my! Jak się Lloyd George zdenerwował, jak zaczął tym dzwoneczkiem podzwaniać, a ja znowu ślinę przełknął, bo mi się z tej emocji to aż zaschło w gardle i pytał, mówię: jakże to tak? To wy nam chcecie dać Polskę bez morza? To jest raju na taką Polskę! Jak nie huknę pięścią w stół, jak się nie rozszerzenie, panowie, mówię, na mój apel 4000 Kaszubów stanie, a każdy chłop jak ją. I sami się to Pomorze weźmiemy. I na dowód pokazujemy im roczniki czasopisma Gryf. A, i spis ludności Kaszu, gdzie jak żeśmy naliczyli, to było kilkanaście tysięcy polskich nazwisk. Ludzie, no przecie nie ma Kaszu bez Polonii, a bez Polski Kaszu! Nie ma Kaszu!